Dniu 11 lipca 2022 roku, nieznana historia świata Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiejsze nagranie poświęcone będzie legendarnej wręcz postaci z czasów Sumerów i Akadejczyków. Mowa będzie o wielkim władcy Sargonie Wielkim, jak zresztą zapowiadałem. Jest to postać określona przez naukowców jako w 100% autentyczna, która faktycznie żyła na ziemiach Mezopotamii w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Sargon Wielki stworzył największe imperium w ogóle w tamtych czasach na naszej planecie, które obejmowało południową Mezopotamię, aż po północną część. Mezopotamii, jak widać tutaj na tej mapie, którą załączam, więc no było to naprawdę coś absolutnie bezprecedensowego w czasach starożytnych i dzisiaj audycja na temat tajemnic Sargona Wielkiego, bo oczywiście w przednim było kilku władców znanych i jakby sławnych, natomiast on był naprawdę władcą niezwykłym. Jest nawet mit na temat sargona Wielkiego, raczej legenda na temat tego króla, który okazuje się być bardziej tajemniczy niż mogłoby się nam wydawać. Mit jest, czy legenda zatytułowana Legenda o sargonie z Agady, czyli Agady to była stolica Imperium Akadyjskiego której, go, której lokalizacji do dzisiejszego dnia do końca nie, nie znamy, chociaż ja w jednej z audycji, powołując się na odkrycia naukowe, zdradziłem, gdzie należałoby tej, tego miasta poszukiwać. Link do tej audycji jest w opisie. Natomiast legenda o Sargonie zaczyna się tak. Jam jest Sargon, król potężny, król miasta Agadę. Matka moja była wysoką kapłanką, ojca swego nie znałem. Bracia mego ojca zamieszkiwali góry. Miastem moim jest Azupiranu, która leży nad brzegiem Eufratu. Matka moja, wysoka kapłanka, poczęła mnie, urodziła w tajemnicy. Ułożyła mnie w koszu z trzciny, z małą zamknęła jego pokrywę. Puściła mnie z prądem rzeki, z której wody nie mogłem uciec. Rzeka uniosła mnie i zaniosła do Akki, nawadniającego ogrody. Akki, nawadniający ogrody, wyciągnął zanurzywszy swoje wiadro. Akki, nawadniający ogrody, przyjął mnie za syna swego i wychował. Akki, nawadniający ogrody, nakonił mnie do pracy w ogrodzie. Gdy byłem ogrodnikiem, pokochała mnie bogini Isztar. Pięćdziesiąt pięć lat panowałem jako król. Panowałem nad czarnogłowymi, pilnowałem ich. Potężne góry uczyniłem dostępnym młotem z miedzi. Zdobywałem góry wysokie, a niższe góry przekraczałem. Kraj morski zwyciężyłem trzykrotnie. Opanowałem Dilmun. Wstąpiłem do wielkiego Der. Kazulu zniszczyłem. Jakikolwiek król, który po mnie wstąpi na tron, niech panuje pięćdziesiąt pięć lat. Niech panuje nad czarnogłowymi, niech ich pilnuje. Niech uczyni dostępne potężne góry młotem z miedzi. Niech zdobywa wysokie góry. Niech kraj morski zwycięży trzykrotnie. Niech opanuje Dilmun. Niech wstąpi do wielkiego Der z mego miasta Agadę. Jeżeli ktoś zna chociaż trochę historię starożytną, powiedzmy w opowieści biblijnej, no to bez trudu może zauważyć, że tutaj była bardzo ciekawa historia Sargona Wielkiego, która jest podobna do historii. Mojżesza to tylko napisana znacznie, znacznie wcześniej, dlatego że podobnie jak Mojżesz, Sargon Wielki został porzucony przez matkę, w tym przypadku przez kapłankę, która umieściła go w trzcinowym koszu i puściła z nurtem rzeki Eufrat. Dziecko odnalazło akki pracujący przy systemach irygacyjnych. On zaopiekował się chłopcem, wychował go. Później okazało się, że zdobył on przychylność u bogini Isztar. To w ogóle był taki czas, kiedy Isztar miała dużo do powiedzenia na terenie Mezopotamii. Sargon został królem, ponieważ zyskał sobie jedność bogów, również Anu i Enlila. Sam Sargon przypisywał sobie boskie pochodzenie, w opisie, który odnosi się do sukcesów, jaki odnosił, czytamy bardzo wyraźnie. Sargon, król Akadu, zastępca bogini Ishtar, król Kish, Parshishu, czyli kapłan Boga Anu, król Ziemi, wielki Ishaku, czyli naczelny kapłan Boga Enlila. W miasto Uruk uderzył i jego ściany zniszczył. Z ludźmi z Uruk walczył i podbił go, zakuwając w kajdany. Przeprowadził go przez bramę Enlila. Sargon, król Akadu, walczył z człowiekiem z UR i pokonał go. W jego miasto uderzył i ściany jego zniszczył. E-Ninmar uderzył i ściany jego zniszczył i w całe terytorium odlagasz od morza uderzył. Broń swą umył w morzu. To był oczywiście tekst odnoszący się do zwycięstwa Sargona Wielkiego o dominację na terenie. Mezopotami z również przecież znanym władcą, królem mezopotamskim, sumeryjskim, bo Sargon nie był Sumerem, Sargon był władcą semickim, jak najbardziej tutaj jest to potwierdzone. Natomiast on, żeby w ogóle zdobyć władzę na terenie Mezopotami, to musiał o nią zawalczyć, nie dziedziczył powiedzmy władzy po na przykład swoim synu czy jakimś krewnym, który rządził w jakimś innym mieście tylko musiał po prostu był obcy na, na, ziemi, na ziemi sumerów i po prostu musiał tą władzę sobie wydrzeć i żeby to zrobić no to musiał stoczyć bój i stoczył go słuchajcie z takim znanym zresztą jak mówiłem już wcześniej królem, który nazywał się Sagezi. jak ktoś chociaż trochę kojarzy to wie, że był to jeden z bardziej znanych królów, który ogólnie no, zjednoczył Sumer, znaczy zjednoczył w tym sensie, że po prostu spowodował, że to miasto Uruk, w którym on rządził, jak zostało tam napisane w tym tekście, który przed chwilą przeczytałem, to Uruk miało po prostu supremację nad resztą miast Sumerów, czyli po prostu dominowało w tym obszarze południowej Mezopotamii i Sargon to zmienił i założył po pierwsze nową stolicę w Akadzie i był pierwszym władcą nie sumeryjskim. Był pierwszym władcą semickim, który zjawił się no właśnie skąd w ogóle zjawił się Sargon Wielki. Kiedy ja zapoznawałem się w ogóle z historią Sargonato, uderzyła mnie jedna rzecz, mianowicie taka, że on zjawił się w ogóle w Mezopotamii Południowej z niezwykłą armią 5,5 tysiąca żołnierzy to była armia regularna w sumerze nie było armii stałej. Kiedy dochodziło do jakiegoś zagrożenia, kiedy trzeba było zwołać ludzi pod broń, no to wtedy było tak zwane pospolite ruszenie. Natomiast Sargon dysponował, jak mówiłem, regularną armią i na teraz jeżeli pomyślimy sobie o tym, że to południowa Mezopotamia była bardziej rozwinięta niż północna, w zasadzie w czasach przed Sargonem, powiedzmy przed objęciem przez niego władzy, to północ Mezopotami uważana była za, taka dosyć, za, taką, za taki obszar dosyć mało rozwinięty, dużo słabiej niż ta południowa część Mezopotami. A tu okazuje się, że nie wiadomo skąd przychodzi król który dysponuje znacznie lepszą armią niż wszystkie miasta Sumeru. On w zasadzie bez większych problemów pokonuje Lugal-Sage z jego i wstępuje na tron. Jest to dosyć taka dziwna historia pokazująca ile luk tak naprawdę jeszcze jest w tej historii Mezopotamii, w historii Sumerów, ale też tych ludów semickich. O których no, nie, nie wiemy tak, tak, tak dużo, nie ma jakichś informacji, które byłyby, na podstawie których można byłoby prześledzić dokładnie losy poszczególnych, poszczególnych ludów tej północnej Mezopotamii w czasach tak odległych. Sargon to jest tytuł, oczywiście, to nie jest imię króla. Sargon oznacza szarukin, czyli prawowity władca. Nie był ten tytuł pisany w bardziej standaryzowanym języku akadyjskim, którego stosowany był przez Asyryjczyków, lecz w starobabilońskim, który zawierał logogramy pochodzące z języka sumeryjskiego. Ty, tytuł króla w pradawnych tekstach, właśnie gdzie używano logogramów, był pisany Lugal Gina, czyli wielki człowiek, gigant. Więc to też pokazuje, że to nie był taki, powiedzmy, jakiś zwykły gościu, który przyjechał sobie i, on, i w, któremu, nie wiem, przyśniło się, że będzie królem Sumeru, tylko on faktycznie, jeżeli przypisował sobie boskie pochodzenie, to coś w tym wszystkim musiało być. To znaczy, że faktycznie być może bogowie, czyli te istoty, które tutaj tak naprawdę na ziemi w tamtych czasach rządziły, faktycznie to one jego powołały być może też do życia bo przecież Sargon jak się okazuje nie znał swojego ojca urodziła go kapłanka ale to są takie informacje bardzo zdawkowe no i to jest dziwne, że jak może jak mógł prawda, nie pamiętać swoich rodziców to znaczy, że po prostu no, gdzieś coś musi być więcej niż to co znamy ta historia musi być znacznie dłuższa Starożytne tabliczki wskazują iż miastem, w którym urodził się Sargon, było Azupirano, usytuowane nad brzegiem Eufratu. Okazuje się, że to miasto również owiane jest taką tajemnicą, dlatego że lokalizacja tego ośrodka miejskiego jak dotychczas nie została potwierdzona w ogóle. Ciężko cokolwiek w tej kwestii tutaj powiedzieć. Sama nazwa pochodzi od zioła azupiru, czyli takiej odmiany szafranu. Który zbierano w górach północnej Mezopotamii. Sumeryjski logogram wykorzystywany do oznaczenia rośliny brzmiał Uchursak, co można przetłumaczyć jako górska roślina. Ponieważ wzdłuż rzeki Eufrat, a to zatem idzie i w Sumerze, i też w Akadzie, nie występuje teren górzysty, więc wydaje się, że władca no, musiał pochodzić albo z okolic Syrii. Bo tam faktycznie takie pasma górskie występują. One biegną równolegle do wybrzeża. Być może o nie chodziło Sargonowi. One zwane są Jabal al-Nusiria. A na granicy z Izraelem i Libanem pamiętajmy, że przebiega łańcuch, łańcuch góry anty Tak czy inaczej, Sargon no, nie urodził się na pewno w tej południowej, takiej oryginalnej mezopotami jego pochodzenie związane jest z semickimi amorytami, jeżeli chodzi, jeżeli naprawdę pochodził na przykład z Syrii lub kananejczykami, do których jeszcze powrócę, bo jest jeszcze bardzo ciekawa historia, która wiąże poniekąd Sargona właśnie z kananejczykami. Więc mamy przykład króla, władcy, który siłą Odbiera władzę z rąk Lugal którego pochodzenie jest bardzo niepewne. Nie wiadomo tak naprawdę skąd on pochodził. I co ciekawe, w Biblii kiedyś nie zapomnę tego, kiedy zapoznawałem się właśnie z historią Sargona Wielkiego, przeglądałem Biblię i tam napisany jest właśnie o takim innym, bardzo tajemniczym osobniku, mianowicie o Nimrodzie. I o nimrodzie jest wspomniane w księdze właśnie rodzaju, gdzie napisane jest, że nimrod był dzielnym myśliwym z łaski Jahwe. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akad i w Kalne w kraju Shinaar. Wyszedłszy z tego kraju do Ashur, zbudował Niniwę, Rechobot, Ir, Kalach i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. I pomyślałem sobie w tym samym momencie właśnie o Sargonie, no bo jest tu wyraźnie napisane, że ten Nimrod rządził w miastach, gdzie rządził również Sargon Wielki, no w Akadzie na przykład, więc bardzo, jest to bardzo mało w ogóle możliwe, żeby w, w Akadzie rządził inny władca niż sam Sargon. Wielki, oczywiście, Sargon miał swoich następców, bo on panował 55 lat później, byli jego wnukowie rządzili. To też jest jakby inna, na Ramzin, między innymi, to jest inna historia, o której opowiem w kolejnej audycji, no ale jakby nie patrzeć, jest to bardzo ciekawe i zacząłem przeglądać się związkom między właśnie Sargonem. Wielkim a Nimrodem, no i okazuje się, że wychodzi na to, według mnie przynajmniej, Nimrod był Sargonem Wielkim. Związki pomiędzy nimi są po prostu bardzo, bardzo no, wręcz ewidentne. Jak już wspomniałem, historycy utrzymują, że. Nie, o tym nie mówiłem akurat, ale historycy utrzymują, że. Sargon był inicjatorem budowy miasta Babel, czyli po prostu Babilonu. Pierwszego ośrodka, w którym władza przypadła Nimrodowi, jak jest zapisane w Biblii. Później Nimrod panował w Erek, Akat i, 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 i w Kalne, w kraju Sinear, W kraju Shinear, czyli na ziemiach Sumeru. Natomiast losy Sargona Wielkiego są bardzo podobne. On Kiedy został królem, on później rządził w Erek, w biblijnym Erek, czyli po prostu w Uruk, sumeryjskim mieście. Dzisiaj to miasto zwane jest jako Warka. Przeprowadzone badania archeologiczne jak najbardziej potwierdzają biblijną wersję, według której Erek to po prostu Uruk. Następnie Nimrod przeniósł się do Akadu, kraju rządzonego przez Sargona. We wszystkich źródłach historycznych podawane jest to, że założycielem tego ośrodka jest po prostu Sargon Wielki. W trzecim tysiącleciu przed naszą erą to się stało. Więc, no, tak jak powiedziałem wcześniej, możliwość, że Nimrod i Sargon królowali jako dwaj, król dwaj władcy w tym samym mieście, no, to jest to w ogóle bez sensu. Tak? Jest, to, jest to niemożliwe. Jeżeli chodzi o Kalne, to jest to takie miasto zagadka, dlatego że jego położenie jest wciąż niejasne. Podejrzewa się, że Kalne to po prostu Nippur, czyli stolica religijna Sumerów. Miasto sumeryjsko-babilońskie położone 85 km na południowy wschód od Babilonu. Drugi wariant uznawany przez znawców cywilizacji Bliskiego Wschodu wskazuje Kalne jako kulunu. To taki ważny ośrodek w pobliżu miasta Babylon. A trzecią opcją jest miasto o nazwie Hursa Kalama. Kalama miałaby właśnie odpowiadać kalne, ale to jest, jak mówię, niewiadoma. No i najciekawszą chyba i najbardziej prawdopodobną wersją jest natomiast odniesienie nazwy kalne nie precyzyjnie do określonego miejsca, to znaczy miasta, ale do znaczenia wszystkie. Niestety taka interpretacja jest bardzo trudna do udowodnienia, poza tym musiałyby być tutaj poważne zmiany, jeżeli chodzi o święty tekst masorecki stworzony przez żydowskich uczonych tory, to jest zabronione w ogóle, no, trudny temat, natomiast niemniej jednak gdybyśmy czytali fragment tego właśnie 10 rozdziału Biblii z uwzględnieniem tej propozycji, no to brzmiałaby ona naprawdę bardzo ciekawie i wiarygodnie, bo brzmiałoby następująco: On to pierwszy, czyli Nimrod, panował w Babelu, w Erek, w Akat i we wszystkich ziemiach Sinear, czyli ziemiach Sumeru. Jest to naprawdę bardzo ciekawa opcja. Kolejnym miastem założonym przez Nimroda jest Ashur. Władcą, który położył podwaliny pod przyszłą Asyrię, był, uwaga, Sargon I, bo ja o tym nie mówiłem, ale Sargon ogólnie był wielki, ten pierwszy, w powiedzmy w 2300 roku przed naszą erą. Natomiast później, na przykład, kiedy powstawało państwo aseryjskie, to również była dynastia Sargonidów, był Sargon pierwszy i Sargon II. Według badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1903-1914 pod nadzorem Waltera Andrae odkryto ruiny miasta, Ashur, czyli najstarszej stolicy Asyrii, będącej głównym centrum kulturowym państwa. Zatem kolejny szczegół i związek między Nibyodem a Sargonem znów się zgadza, znów się pokrywają obaj panowie, jeżeli chodzi o panowanie w tych samych miastach. No a co ciekawe, wspólnym przecież językiem Babilonii i Asyrii był akadyjski, więc tutaj wpływ, jakby tego imperium akadyjskiego Sargona na resztę na późniejsze państwa, które powstawały, był no, ponad, ponad w ogóle spekulacjami, więc tu ewidentnie widać, że ten Sargon Wielki wywarł bardzo duży wpływ na, mia na miasta, w których rządził w ogóle na, na kulturę, która później się rozwiła i nawet po Upadku tego imperium akadyjskiego, co stało się najprawdopodobniej w wyniku katastrofy. O tym również opowiem w tej audycji, która, którą, do której link podaję tam w opisie w audycji dzisiejszej. Na koniec mamy Asy Niniwę, czyli jedną ze stolic Asyrii. Tutaj o Sargonie, jako budowniczym tego miasta, nie ma żadnej wzmianki. W Biblii jest podane, że budowniczym tego miasta był Nimrod czyli po prostu tak jak ja uważam był to Sargon prace wykopaliskowe znowu, które były przeprowadzone tym razem przez Layarda, od 1845 roku na Bliskim Wschodzie przyniosły wiele odkryć, między innymi 12-kilometrowy mur obronny pałace królów Sancheryba, Ashurbanipala wiele glinianych tabliczek Smith w latach 1873-1874 skompl skompletował kolejne brakujące części eposu o Gilgameszu. Zresztą Niniwa to jest tam, gdzie to jest miejsce, gdzie była wielka biblioteka Ashurbanipala, gdzie odkryto, jak mówię, mnóstwo tych tabliczek glinianych, które później przetłumaczono, to znaczy nie wiem, czy wszystkie przetłumaczone, akurat, które tam zostały znalezione, ale Niniwa to było to Główne miasto, gdzie, no, tych tabliczek było naprawdę bardzo dużo, między innymi ten epos o Gilgameszu tam się znajdował. Więc, no, jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawa historia. Kolejne miasto, czyli Kalach, odkryte między Ashur a Niniwą, założone przez Nimroda, było bardzo ważnym ośrodkiem dla Asyryjczyków, w którym mieściło się centrum militarne, a zatem jakiś tam rodzaj arsenału. I jak mogliśmy się zatem przekonać, biblijna wersja Nimroda ma swego odpowiednika w rzeczywistym świecie starożytnym. Oczywiście dlaczego, dlaczego jest to takie dziwne, że porównuje tutaj Sargona Wielkiego i Nimroda. No bo faktycznie te podobieństwa są bardzo ewidentne. Tak? Natomiast o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że chodzi o, o rzecz podstawową o chronologię. Dlatego, że no, gdybyśmy rozpatrywali tą historię w perspektywie czasu, to ona by nie miała sensu kompletnego, dlatego, że między powstaniem poszczególnych miast. Jakby, jak, jakie, powiedzmy, gdzie rządził Nimrod, który stworzył Nimrod, który według nie był Sargonem, no to różnice czasowe są bardzo duże. No bo, powiedzmy, omawiając losy Sargona Wielkiego, króla Akadu, rządzącego od 2334 roku przed naszą erą, potem przechodzimy przez Sargona I, czyli pierwszego króla asyryjskiego. Kończąc na Sargonie drugim władcy potężnej Asyrii w latach 705-722, no to, słuchajcie, to jest czas 1600 lat. Więc, oczywiście, no gdyby, gdyby Sargon był półbogim, tak jak to było w czasach Sumerów przed Potopem, no to mógłby sobie tyle żyć. Natomiast, Problem jest taki faktycznie, że tutaj technologia nie funkcjonuje jak, jak trzeba. Oczywiście, no też nie wiadomo, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten tekst biblijny, do jakich on czasów się w ogóle odnosi, bo jeżeli Nimrod, na przykład, on mógł być władcą, no nie wiem, przedpotopowym, czy Sargon mógł być władcą przedpotopowym, raczej nie sądzę, no bo. Wydaje mi się, że nie przetrwałoby tyle historii na jego temat i ta wiedza byłaby znacznie uboższa. Zresztą opisywane byłoby, jego, jego rządy byłyby opisywane w, w zupełnie inny sposób, bo on pokonał na przykład tego Lugal jego, który rządził przecież w czasach, w czasach już historycznych. Więc tutaj no, są, jest ten zgrzyt chronologiczny, prawda, zawsze, znaczy może nie zawsze, ale często tak jest, kiedy przechodzę do wniosków, już opracuję jakiś temat, przechodzę do wniosków, to zawsze mam problem, jeżeli chodzi o chronologię, o faktycznie połączyć coś i odnieść konkretną historię do określonego czasu w, w historii, powiedzmy, Starożytnej, na przykład, to jest często bardzo trudna rzecz. Natomiast fakt jest taki, że no, Nimrod i Sargon faktycznie tutaj wykazują bardzo duże podobieństwa. Co więcej, jeszcze jest istotne, że tutaj dochodzi ten związek z Mardukiem. Czyli Marduk to był syn Enki i był on no, głównym Bogiem w czasach istnienia państwa babilońskiego. Bez Marduka, a w ogóle. Nie było opcji na jakiekolwiek rządy, jakiegokolwiek króla. Nabonić się o tym przekonał, od którego odwrócili się wszyscy kapłani, który wszedł z Cyrusem Wielkim ramię w ramię, ramię, w ramię do Babilonu i to Cyrus Wielki, oczywiście nie niszcząc żadnych budowli w samym mieście, zdetronizował, wyrzucił, jakby to powiedzieć, Nabonida na margines społeczny. Natomiast, co jest ciekawe, że Marduk, on, jak czytamy sobie różne teksty babilońskie, takie akadyjskie, czy też, no, w sumeryjskich, to tak Marduk różnie z jego obecnością jest, ale teksty sumeryjskie, czy, znaczy nie sumeryjskie koniecznie, ale te mezbotamskie, tak nazwijmy to, ogólnie, one podają, ogólnie można taką wywnioskować, że Marduk był Poza jakby tymi głównymi bogami w ich, w całym panteonie bogów mezopotamskich. Był główny Anu, później był Enlil Enki, były też bogini, boginie, powiedzmy, by inni bogowie Utu, Adat i tak dalej. Natomiast Marduk, jako syn Enki, był jakby poza tą, poza tym głównym panteonem. I on bardzo często Walczył o, o dostanie się do tego Pantheonu głównego. Bardzo często chciał siłą wręcz wedrzeć się do niego, i odzwierciedlało się to w ten sposób, że po prostu on chciał zdobyć w pewnym okresie tutaj historii mezopotami władzę nad tym regionem na ziemi. I to faktycznie w pewnym momencie mu się udało. Doszedł do tego, w czasach właśnie Babilonii. I tak samo Sargon, słuchajcie, on był uzurpatorem. Jak mówiłem na początku, to nie jest tak, że, on, że Sargon przejął władzę od jakiegoś króla innego, tylko on tą władzę wyrwał sobie po prostu, zdobył ją. Dlatego, że nie był sumerem, a najechał miasta sumeryjskie i po prostu pokonał króla sumeryjskiego. I po prostu rozpoczęły się jego rządy. I co jest jeszcze istotne, że Sargon, ta nazwa odnosi się, jest to bardzo ciekawe, ciekawe w ogóle odniesienie, bo nazwa odnosi się do, do nazwy Sargas, czyli do Skorpiona i też do nazwy Girtap. A Girtap. To była gwiazda w Gwiazdozbiorze Skorpiona. Więc dlaczego akurat to jest takie bardzo dziwne? Dlaczego akurat imię tego Sargona było symbolizowane przez gwiazdę, przez gwiazdę prawda? Nazwę gwiazdy z jakiegoś innego Gwiazdozbioru. Bardzo zagadkowa historia. Być może. I co, co, co jest istotne, to faktycznie taka gwiazda istnieje. Girtap oddalona jest od Ziemi o 272 miliony lat świetlnych, emituje 960 razy więcej energii niż Słońce. Jest pradawnym sumeryjskim wyrazem oznaczającym Skorpiona. Więc no, jest to bardzo zagadkowa opowieść o Sargonie Wielkim. Królu wielu, wielu miast, władcy Mezopotami. Być może kiedyś pojawią się informacje, które pozwolą nam na głębszą analizę w ogóle tej postaci. Dlatego, że no, wydaje mi się, że tutaj dużo jeszcze można byłoby powiedzieć i, i, i napisać. Natomiast zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej kwestii, jeżeli chodzi o pochodzenie i Nimroda, i Sargona. Mianowicie chodzi o to, że w Biblii napisane jest, że Nimrod był potomkiem Hama, czyli był potomkiem Semitów. Hama pochodziły m.in. ludy kananejskie i tak dalej. Natomiast Sargon również, jak wiemy, był akadejczykiem, był Semitą, nie był Sumerem, nie, nie pochodził z południowej Mezopotamii, więc po raz kolejny mamy takie bardzo no, bliskie, jakby więzy między oboma władcami. Kolejny szczegół, który pasuje do całej układanki. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Mam nadzieję, że podobała Wam się. Oczywiście cały czas czekam na tematy, które Was interesują. Oczywiście wiem, że, wiem, że są Słuchacze, którzy podawali mi swoje propozycje, które mam nadzieję zrealizować. Bardzo ciekawy mnie temat Berberów, więc być może, być może już wkrótce ten temat się pojawi również u mnie gdzieś tam między słowami, między różnymi historiami. Wspominałem o tym, o tym ludzie tajemniczym, natomiast być może szerzej już wkrótce o nim. Opowiem tymczasem, ja już bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć.